No ja myślę, że to będzie no, tak ekscytująca walka. Tutaj roli faworyta nie widzę, bardziej tak no, faworyzuję Czaciewa, bo nie jest u siebie, będzie miał całą halę za sobą, ale powiem, Krzysiek jest takim pięściarzem, że lubi robić niespodzianki. Ja wierzę, że Krzyśka, ten lewy sierpowy, może tą walkę rozstrzygnąć na swoją korzyść, no, przy dobrym układzie. Czaciew jest lekko niższy od Krzysia. Krzysiek to dobrze taktycznie rozwiąże. Powiem, nie wiem, jaki mają plan taktyczny jego ekipa. Ja, moim planem taktycznym na pewno byłoby wyprzedzanie Czaciewa, nie czekanie na jego atak. Także ponawianie lewą ręką, lewy sierpowy, ten Krzyśka prawy, jeszcze lewy sierpowy kończący, może się uda. Jak najmniej stania za podwójną gardą, bo tam Czaciew będzie szukał miejsca, czy powrótkowym, czy wyprzedzić jakimś ciosem Krzyśka trafić. Myślę, że to będzie największe wyzwanie Krzysia, ale pokazał to w walce z Greenem, że na niego możemy liczyć. Lewy sierpowy to chyba dobry pomysł na walkę z Mańkutem. Tak jest, oczywiście. Lewy sierpowy, choć każdy mówi, że prawa ręka to ma być więcej, prawą ręką mamy uderzać, ale tu Krzysio ma ten lewy sierpowy, jak będzie zachodził jego prawą rękę w lewo, będzie ją zbijał, będzie bił lewy sierpowy, to może się uda, że go trafi i może być po walce. Mówi, że dobrym pomysłem byłaby aktywność duża Krzyśka, ale Krzysiek rzadko buksuje, także sam przejmuje inicjatywę, raczej okupuje się w obronie, czeka na błędy rywala. Wierzysz, że tym razem ruszy do przodu? No nie wiem, czy ruszy, ale to jest taki plan mój taktyczny wobec tej walki. Jak miałbym mego zawodnika ustawić, aby boksował z Czaciewem, Krzysiek, no każdy kibic wie, że on dużo czeka. Może nie będzie w tym pojedynku czekał, otworzy się bardziej. Zaatakuje, także tutaj no, wierzę, że będzie dobra walka. Sercem jestem za Krzysiem, dużo nas się znamy, on mi też kibicuje. Czas pokaże.